Dzień dobry, nazywam się Wojciech Naworyta, mieszkam w Krakowie. Pompę ciepła mam od lutego tego roku. Jeżeli chodzi o rachunki, to zmniejszyły się one o co najmniej 400-200 zł miesięcznie ze względu na to, że wyłączyłem ogrzewanie gazowe. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Naworyta, mieszkam w Krakowie. Pompę ciepła mam od lutego tego roku, w związku z tym przez 3 miesiące obserwuję to zużycie prądu i wydaje mi się, że zużycie prądu nie wzrosło tak drastycznie, jak się tego mogłem spodziewać. Jeżeli chodzi o rachunki, to zmniejszyły się one o co najmniej 400-200 zł miesięcznie ze względu na to, że wyłączyłem ogrzewanie gazowe. Pompę mam od lutego, od początku lutego, a zatem uruchomiona została ona w zimie, w najgorszym, najzimniejszym okresie. W związku z tym przeszła już na początku pewien test solidności czy wydajności. Jak na razie jestem zadowolony. Przeszedłem etap dostrajania parametrów tej pompy i bardzo dobrze działa. Na początku ogrzewałem dom gazem w ogrzewaniu podłogowym, jednak ze względu na obawy co do dostaw gazu zdecydowałem się wymienić całkiem nową instalację gazową na pompę ciepła. Zaletą pompy jest łatwa obsługa. Obsługuję ją zdalnie za pomocą aplikacji w telefonie. Mogę ją w każdej chwili wyłączyć, zmienić parametry ogrzewania. Sama aplikacja jest dość intuicyjna. Najważniejsze parametry, czyli ogrzewanie domu albo ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, zmienia się po prostu po kilku kliknięciach. Można oczywiście również nastawiać bardziej skomplikowane parametry, na przykład krzywej grzewczej, krzywej chłodzenia. To, co jest chyba ogromnym plusem tej aplikacji, to to, że pompa jest monitorowana również zdalnie przez fachowców. Jest to urządzenie również ciche. Obawiałem się, że będzie głośno. Tymczasem wtedy, kiedy ona pracuje najbardziej intensywnie, to jest okres zimowy, kiedy wszystkie okna są pozamykane i tak naprawdę głos pompy nie dochodzi. Poza tym nie jest ona wcale głośna. Najbardziej podoba mi się to, że w okresie letnim, w okresie, kiedy mam dużo energii ze słońca, moje ogrzewanie tak naprawdę jest za darmo. Polecam firmę Euros Energy. To jest firma polska z pewnym doświadczeniem kilkunastoletnim. Nie należy obawiać się, że polskie to gorsze. Ja wybrałem tę firmę i jestem zadowolony.